Kilkunastu młodych aktorów z Halo Grupy zaprezentowało się w piątek na scenie Orła w spektaklu Za jedną górą. To nowa sztuka przygotowana przez znaną bolesławianą grupę. Jej premierę zaplanowano w piątek, by poprzedziła obchodzony w poniedziałek Międzynarodowy Dzień Teatru. Na pytanie, jak wyglądała praca nad przedstawieniem, młodzi aktorzy odpowiadają... Nie było aż tak fajnie, było dosyć ciężko, ale no daliśmy radę. No, bardzo, ale zawdzięczamy właśnie tą pracę pani Urszuli, bo naprawdę bardzo opanowała nas, to pomogło. A nas ciężko opanować, nie? Nie, ale też mam. Ciebie jedną. Spektakl autorstwa Urszuli Frąszczak-Matyjewicz powstał w oparciu o teksty Małgorzaty Strzałkowskiej, która zajmuje czołowe miejsce na rynku polskiej literatury dla dzieci. Jej wiersze, baśnie i opowiadania znajdują się w podręcznikach i antologiach, a książki na liście skarbów Muzeum Książki Dziecięcej. Oparliśmy się na bajce i taki był zamysł, ale okazało się, że dzieci są za duże na bajkę i że chcą robić rzeczy poważniejsze. Tym razem jeden z bohaterów spektaklu zszedł ze sceny, wyszedł z Orła i powędrował ulicami Bolesławca. W sztukę teatralną wpleciono materiał filmowy. Postanowiliśmy wyprowadzić smoka z tego budynku i pokazać go w przestrzeni miejskiej. Szkoda tylko, że jak nagrywaliśmy, padał deszcz, bo to trochę rzeczywiście zepsuło efekt, ale chyba osiągnęliśmy to, co nam chodziło. Młodzi aktorzy, mimo że nie jest to dla nich pierwszy spektakl, w którym występowali, nie kryją faktu, że cały czas przed wyjściem na scenę towarzyszy im trema. Na początku to takie, kurde, co zrobić, no ale już później to tak, no powiedziałam sobie, że przecież już nieraz grałem, tak, to nie jest nic, naprawdę, warto. Warto tym bardziej, że niektórzy swoją przyszłość widzą na scenie i to dużo większej niż ta w Orle. Mi to daje przede wszystkim satysfakcję i daje mi spełnić swoje marzenia. Kiedyś mogę zostać aktorem albo kabareciarzem. Sztuka będzie prezentowana jeszcze kilkakrotnie na scenie Orła. Będą mieli okazję ją obejrzeć bolesławieccy uczniowie.